Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. I zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj podejmujemy temat Kościół katolicki na ziemiach odzyskanych. Ojciec Józef Szwejter, redemptorysta, apostoł dolnośląski, a w naszym studiu ojciec doktor Mirosław Grakowicz. Wiem, że się ojciec uśmiecha, ale to też między innymi z tego powodu jesteśmy tutaj. Historyk, obecnie kustosz tutaj sanktuarium, parę kroków od tego studia położonego, Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu na Bielanach, proboszcz parafii świętego Józefa, a wcześniej kustosz w sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie, gdzie posługiwał też ojciec Józef Szwejter. O nim chcemy rozmawiać. Ojcze, witam serdecznie i cieszę się, że możemy te rozmowy wspólnie tutaj przeprowadzić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo dziękuję, ojcze Grzegorzu, za ten wstęp i oczywiście za zaproszenie do studia. Cieszę się, ponieważ jest okazja, aby przybliżyć i telewizjom, i radiosłuchaczom Radia Maryja, telewizji Trwam, postać mało znaną, zwłaszcza tutaj na północy Polski, ale myślę w ogóle, redemptorystę, naszego współbrata, który był człowiekiem ogromnego oddania Kościołowi, sprawie redemptorystów, pracy duszpasterskiej, rekolekcyjnej i też pisarzem. Był człowiekiem, który tak naprawdę ogromną pracę wykonał przez swoje 80 lat życia. Ojciec, powiedział się z doktor, bo ojciec się podjął w takiej misji zbadania życia ojca Szwejtera i owocem tego jest ta książka, to jest ojca doktorat też. Tak. Chociaż ponoć skrócony. Rzeczywiście, to do inspiracją do napisania tej książki, w zasadzie podjęcia pracy naukowej i potem zrobienia doktoratu, dla mnie był już nieżyjący ksiądz profesor Józef Swastek, taki wybitny historyk Śląska, który zaproponował mi właśnie, gdy się zgłosiłem na seminarium z historii Kościoła na papieskim Wydziale Teologicznym, pozdrawiam wszystkich, którzy z tym wydziałem są związani, żeby rozpocząć studia doktoranckie. I wtedy ksiądz profesor Józef Swastek zaproponował, abym podjął się napisania pracy o ojcu Józefie Szweterze, ponieważ rzeczywiście była to postać wybitna, a bardzo, bardzo mało znana. Po jego śmierci kontynuowałem moją pracę naukową pod kierunkiem księdza profesora Mieczysława Koguta, którego też pozdrawiam, o ile słucha, ponieważ wiem, że ma kolędę. I dzięki tym współpracom mogłem zakończyć pozytywnie, ponieważ obroniłem dysertację doktorską zatytułowaną Życie, działalność ojca Józefa Szwejtera. Od razu może dodam, że możemy mówić po niemiecku prawidłowo, powinno się mówić właśnie Szwejter, ale też czasami mówimy Szweter i tutaj, żeby radiosłuchacze oraz widzowie się nie dziwili. Bardzo się cieszyłem, że tę książkę udało się wydać. Tutaj dziękuję już wydawnictwu redemptorystów Homo Dei z Krakowa, ponieważ rzeczywiście dość szybko udało nam się przygotować tę pozycję do wydania. Oczywiście została ona ubogacona o ilustracje, o zdjęcia dotyczące samego zainteresowanego. Może jeszcze dwa słowa powiem, że ta dysertacja doktorska, a potem książka, podzielona jest na takie cztery rozdziały. Pierwszy dotyczy jego życia i miejsca pochodzenia, życia rodzinnego. Druga dotyczy jego działalności duszpasterskiej w tych miejscach, w których był kierowany jako przez przełożonych, w różne funkcje pełnił. Były to zazwyczaj kościoły, które nie miały parafii. W tamtych czasach rzadko się zdarzało, że redemptoryści prowadzili parafię, a więc była taka działalność przyklasztorna, przy kościele tak zwanym rektorskim. Trzeci rozdział poświęcony jest jego działalności misyjnej i rekolekcyjnej. On jest najobszerniejszym rozdziałem, ponieważ chociaż ojciec Szwejter, który zrobił doktorat, był świetnym naukowcem, historykiem, dużo pisał i miał takie marzenia, że chciałby zostać wykładowcą, w tamtych czasach nazywano to lektorami tych ludzi, to jednak i nawet był taki moment, że zaraz po obronie doktoratu w Wiedniu, to się dokonało w 1903 roku, ojciec Szwejter był przekonany, że zostanie wysłany
do pracy właśnie jako lektor. Natomiast całe życie przepracował jako rekolekcjonista, misjonarz i to bardzo taki, powiedzielibyśmy, płodny. Udało mi się ustalić, że poprowadził ponad 956 różnych prac. To znaczy ustalić w tym sensie, że źródła historyczne o nich mówią. I ostatnią część poświęciłem jemu jako pisarzowi. Musimy od razu też wiedzieć, że święty Alfons Maria de Liguori, założyciel redemptorystów, był wielkim wzorem dla ojca Józefa Schweitera do tego stopnia, że on uważał swoją pracę pisarską za apostolat. To dla niego był apostolat, tak zwany apostolat pióra. Między innymi wydał 21 pozycji, to obszerny książek z zakresu historii, znaczy różnych biografii też, ale też teologicznych dzieł. Natomiast ze względów na tak zwaną poprawność polityczną, najpierw związaną z III Rzeszą i hitleryzmem, a następnie z komunizmem, ojciec Schweiter postanowił nie wydawać książek. Ryzykował, ponieważ przechowywał te maszynopisy, a pozostało ich ponad 50. Ja naliczyłem tak, powiedzmy ogólnie, że ponad w maszynopisach pozostawił ponad 11 tysięcy stron zapisanych. Niestety większość tych dzieł zaginęła podczas II wojny światowej. Jest pewien trop i mam nadzieję, że uda mi się odnaleźć, jeżeli to byłoby piękne. W każdym bądź razie jestem pełen podziwu dla niego, ponieważ prowadząc regularne życie zakonne, on nie opuścił poza chorobą ani razu mszy świętej, ani razu brewiarza, ani razu modlitw zakonnych, no chyba że był w podróży. Ale podróże to była też nieustanna modlitwa, zwłaszcza różańcowa. Był bardzo czynnym duszpastersko, jeżeli na przykład pracował w Bardzie, a tam przepracował ponad 38 lat, myślę o Bardzie Śląskim, z przerwami oczywiście, to cały czas był do dyspozycji wiernych, a zwłaszcza uważał swoją szczególną rolę jako spowiednika. Też to się potem w nim zmieniało, dorastał do tej roli. Wspomina w swojej autobiografii, że miał taki moment, że na początku jako spowiednik chciał być przede wszystkim sędzią, a potem odkrył, że ma być przede wszystkim lekarzem. No, zresztą ta spowiedź w Bardzie wymagała też pewnej umiejętności, gdy się zjawił po raz pierwszy w Bardzie na początku na zastępstwo w 1900 roku, to przełożony ówczesny wspólnoty bardzkiej zapytał, czy ojciec umie szybko spowiadać. Nie chodzi po łebkach czy coś, ale chodzi o to, że rzeczywiście przychodziły tysiące pielgrzymów i nasi współbracia redemptoryści w Bardzie spowiadali niejednokrotnie od 5 rano do 12 w nocy z przerwami na chociażby na odpoczynek czy na brewiarz. Także tak została skomponowana ta książka. Ona jeszcze ma w sobie takie dwa dodatki, takie aneksy. Jeden związany z jego wykazem jego dzieł, które napisał, drugi związany z wykazem prac apostolskich, które przeprowadził. On sam je dzielił na mniejsze, większe, czyli takie, które wymagały większego zaangażowania, chociażby czasowego. I przepraszam, trzy aneksy. Trzeci aneks to dotyczy ostatnich dni jego życia, czy lat jego życia. Już tutaj sięgnąłem bezpośrednio do kronik, jakie pozostały z 54 roku, a nawet 48, gdzie opisane jest już tak, i to cytowałem dosłownie, krok po kroku jego życie, śmierć, pogrzeb. No, był człowiekiem, który był bardzo kochany też przez ludzi. Już ten wstęp robi wrażenie. Dlatego z zaciekawieniem będziemy kontynuować te rozmowy, te rozważania. W recenzji księdza profesora Zdzisława Leca do tej pracy czytamy, że ojciec Józef Schweiter zmarł w opinii świętości. To już też o czymś bardzo konkretnym nam mówi. Przeżywamy dzień życia konsekrowanego, ale też chciałbym, żebyśmy wrócili, bo myślę, że to jest też istotny element do tego, w jakich latach on żył i posługiwał, bo to są lata no bardzo trudne, 1874-1954. Lata, kiedy, no, kiedy jest trudno, tak po ludzku i prosto mówiąc,
być człowiekiem wierzącym, no a do tego księdzem, misjonarzem, rekolekcjonistą, więc może też na tym tle chciałbym zapytać tak po prostu, kim był ojciec Józef Schwejter i dlaczego został redemptorystą, dlaczego akurat ta droga jego tak się potoczyła. Bardzo przy tej okazji serdecznie pozdrawiam księdza profesora Zdzisława Leca, pozdrawiam serdecznie księdza biskupa Ignacego Deca. To byli dwaj recenzenci, którzy recenzowali moją pracę. Bardzo dziękuję za krytyczne uwagi, ale również takie bardzo pozytywne i dające ducha. Nawiążę do tego, co ojciec powiedział, że ojciec Schwejter rzeczywiście odszedł z tego świata w opinii świętości. Zresztą wielokrotnie, gdy głosił rekolekcje, bardzo dużo rekolekcji wygłosił dla sióstr zakonnych. To była ogromna działka jego pracy, zwłaszcza ulubione przez niego siostry. To były siostry Elżbietanki i siostry Maryi Niepokalanej, takie wrocławskie, a tutaj Nyskie Zgromadzenie Zakonne, które działa dzisiaj na całym świecie. Z tym, że w wielu innych zgromadzeniach i do dzisiaj najstarsze siostry, które przyjeżdżają, jeszcze niektóre pamiętają. Ja przeprowadzałem wywiad z siostrą, która pochodzi ze Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca Jezusa. W Bardzie mają swój klasztor. Siostra Regina, która teraz mieszka już we Wrocławiu, jest staruszką, ale ona się jeszcze u niego spowiadała i zawsze mówiła, że był to człowiek ogromnego ducha i wspomnienia o nim są też takie. Człowiek oddany absolutnie Najświętszej Marii Panny, Bogu, całe swoje życie powierzył Bogu i wypełnianiu Jego woli. Dlatego ja, pisząc tę książkę, już wstawiłem na początku taki cytat zaczerpnięty z modlitwy, którą ułożył Alexis Carrel, laureat Nobla z 1912 roku, który nawrócił się w Lourdes. Bardzo ciekawa postać. I on napisał modlitwę, w której ujął takie słowa: Panie Boże, pozwól mi być w Twoich rękach jak dym unoszony wiatrem. Chodzi o absolutne poddanie się woli Bożej. Ojciec Schwejter, zakochany w świętym Alfonsie, ale nie tylko, również Klemensie, właśnie był absolutnie do dyspozycji Pana Boga. To już wyniósł z dzieciństwa. Urodził się w Łące Prudnickiej koło Prudnika. Jego życie nie było łatwe, bo był jednym z sześciorga dzieci, z tym, że czwórka przeżyła do takiego wieku dorosłego. Mając 8 lat, był świadkiem śmierci swojego starszego brata Karola, który zginął przy pracach polowych. I on opisuje tę scenę tak dramatycznie, opisuje, że gdy zauważył, jak mama weszła do mieszkania z ciałem brata na rękach, to jakby widział pietę. I wtedy w tym 8-letnim chłopcu dokonało się coś niesamowitego, ponieważ zrobił takie mocne i na całe życie przewartościowanie. Zrozumiał, że to, co trwałe, to związane jest z Panem Bogiem. I postanowił, że całe życie stawia na Panu Bogu. Nie były to łatwe czasy. Schwejterowie nie byli zbyt bogatymi ludźmi, chociaż nie głodowali, mieli też parobków, mieli ziemię, byli rolnikami. No ale była trudność ze szkołą, z gimnazjum. Chodził do szkoły takiej powszechnej właśnie w Łące Prudnickiej i miał takiego nauczyciela, któremu bardzo zależało. Widział jego zdolność, pracowitość i przekonywał rodziców i pewnego razu mama, która była Teresa, która była zdecydowaną kobietą, przyszła i powiedziała tak do nauczyciela: Józef idzie do gimnazjum. I tu się rozpoczął kolejny etap jego życia, gimnazjum w Prudniku, do którego uczęszczał przez 9 lat, pokonując każdego dnia 5 kilometrów w jedną stronę i z powrotem. Wracając do domu, bardzo często musiał pomóc jeszcze. No, czas idąc do gimnazjum i wracając poświęcał na naukę, powtarzał albo na modlitwę. Bardzo ciekawe, że kończy z nagrodą to gimnazjum, maturę zdaje bardzo dobrze i wychodzi z płynną znajomością takich języków jak łacina, greka, jak hebrajski, bo to liceum, gimnazjum klasyczne, francuski. Dodatkowo nauczył się jeszcze języka polskiego, dość słabo mówił nim, ale niemniej jednak porozumiewał się i to była też taka praktyczna, ponieważ spowiadał Polaków, że jako ksiądz uczył się tego języka, żeby móc spowiadać i następnie języka czeskiego. Biernie znał również język angielski, także był człowiekiem właśnie, powiedzmy tak, bardzo wszechstronnie wykształconym.
od najmłodszych lat rodziło się w nim pragnienie życia zakonnego. Chciał zostać franciszkaninem, bo nieopodal Prudnika mamy sanktuarium, sławny Lasek Prudnicki, gdzie był też przetrzymywany wiele lat później ksiądz kardynał błogosławiony Stefan Wyszyński. On tam pielgrzymował, widząc pracę zakonników, zresztą kiedyś jak były misje prowadzone przez franciszkanów, i mama opowiadała, jaki to styl życia prowadzą zakonnicy, to tak się zachwycił ascezą, że postanowił nie jeść wiśni, które bardzo lubiał, a w ogrodzie mieli takie, także też takie jako mały chłopczyk. W każdym bądź razie to pragnienie bycia kapłanem i poświęcenia się Bogu realizował bardzo konkretnie. Po zdanej maturze dostaje się na Uniwersytet Wrocławski, na Wydział Teologii Katolickiej z myślą o podjęciu studiów, znaczy podjęciu potem drogi kapłańskiej. Po ukończeniu tych studiów przechodzi na rok do tak zwanego alumnatu georgianum od Georga Kopa, który stworzył kardynała, stworzył takie miejsce dla formacji duchowej kleryków. I tam po tym rocznym pobycie otrzymuje szereg święceń. Kończy się to wszystko święceniami kapłańskimi. Zostaje skierowany do pracy w Żaganiu jako wikary. To był też czas bardzo ważny dla niego, ponieważ mógł spłacić dzięki pracy tam wikarego, ponieważ bardzo ciężko pracował, był ofiarny, to jego proboszcz żagański postanowił dawać mu też pensję, bo była wtedy pensja bardzo konkretne, dwa były przeznaczone dla dwóch wikarych, a więc jakby wynagradzał mu podwójnie. Dzięki temu ojciec Schweter i swojej oszczędnościom, które robił, spłacił długi, które zaciągnął na studia. To pokazuje, że nie było łatwe. No i następnie trzeba powiedzieć, że rodziło się w nim też powołanie zakonne. Wspomniałem o franciszkanach, ale ponieważ chodził tak daleko do szkoły i to był tak pilnym uczniem, że w zasadzie nigdy nie spóźnił się i nigdy nie dotarł do szkoły. Zawsze był obecny. Nawet jak były śnieżne burze, to był jedynym, który spoza Prudnika przychodził do szkoły. To związane było też potem z jego chorobami, chociażby chorobami nóg, bo przeziębiał się często i dlatego nie mógł, stwierdził, że nie idzie do franciszkanów, bo oni chodzą na bosaka w sandałach, nie? A pewnego razu w seminarium, będąc, czyli w alumnacie we Wrocławiu, słyszał, gdy w czasie obiadu, jaki to jest taki zwyczaj, czytano życiorys świętego Alfonsa, czy innym razem świętego Klemensa, znaczy kandydata wtedy na ołtarze, i rzeczywiście zachwyca się tymi postaciami. W Żaganiu, i to też ciekawe, że właśnie przy okazji święta, najpierw wszystkich świętych, a potem Dnia Zadusznego, podejmuje bardzo radykalną decyzję, że już przestaje dywagować, czy zakon, czy kapłan diecezji wrocławskiej. Prosi, zwraca się z prośbą do kardynała Kopa o to, żeby umożliwił mu przejście do redemptorystów. Wybiera, to jest dość bogate doświadczenie, czy pracy jego, czy szukania. W każdym razie wybiera prowincję austriacką redemptorystów. Tam przyjeżdża i jest zachwycony. On wręcz dostaje, można powiedzieć, takiej wielkiej radości, gdy znajduje się w Austrii, wychodząc z dworca kolejowego, biorąc dorożkę, bo nie wiedział, gdzie znajduje się klasztor, usłyszał pochwalony Jezus Chrystus, co go bardzo ucieszyło, a potem z wielką radością pisze o tym, że przekracza mury klasztoru, w którym pracował, działał święty Klemens Hofbauer. Tam zresztą na Mariangestade w Wiedniu znajdują się też relikwie świętego Klemensa, tak podobnie jak w Warszawie na ulicy Pieszej. Ojcze, dopytam, początek XX wieku. Tak. Liczę. Tak, to był 1899 rok, jak przyjeżdża do redemptorystów, rozpoczyna po paru dniach pobytu w Wiedniu, zwiedzania Wiednia, zostaje skierowany do takiej miejscowości Martę, w której przeżywa nowicjat swój. I jego magistrem nowicjatu jest ojciec Wilhelm Janoszek,
który jest kandydatem teraz na ołtarze, który bardzo go tak krótko trzymał, moglibyśmy powiedzieć, do tego stopnia go doświadczał, że współbracia mówili, że ojciec magister bardzo chyba ojca kocha, ponieważ bardzo ćwiczy w pokorze zwłaszcza. No okazało się rzeczywiście, że on zawsze wypowiadał się o tym swoim magistrze, późniejszym prowincjale prowincji wiedeńskiej, zawsze z ogromnym szacunkiem i mówił o nim jako o świętym. Zostaje zaraz po nowicjacie skierowany do tak zwanego drugiego nowicjatu. Tam chodziło też o doskonalenie się też wiedzy odnośnie teologii moralnej według świętego Alfonsa. Ten drugi nowicjat nie do końca wypełnia ten czas, jaki był przewidziany, ponieważ była potrzeba, żeby jak najszybciej ktoś przyszedł, kto jest pochodzenia niemieckiego, do Barda, ponieważ władze pruskie, gdy zgodziły się na sprowadzenie zakonników redemptorystów do Barda w 1900 roku, zgodziły się tylko na tych, którzy byli pochodzenia niemieckiego. Tak. Austriacy mogli być chwilę, ale potem musieli wracać. I ten jego drugi nowicjat szybko zostaje przerwany. Przepraszam, to zrobiłem pomyłkę. Nowicjat był w Egenburgu, a w Matrem był właśnie ten drugi nowicjat. I praktycznie szybko się odbywa jego egzamin, niespodziewanie, tak z dnia na dzień, i wysyłają go do Barda. Z Bardem zostaje związany ostatecznie 38 lat, czy 37 lat i 8 miesięcy z przerwami. Pracuje przede wszystkim jako misjonarz, jako rekolekcjonista, ale też przełożeni robią z niego, czynią go przełożonym domu. Dużo zrobił też jako przełożony, bo 21 lat był przełożonym w Bardzie. Natomiast później duże położył zasługi dla powstania wspólnoty redemptorystów we Wrocławiu. Następnie był u początku naszej wspólnoty w Gliwicach i naszej wspólnoty w Głogowie. Tam przyczynił się, to były początki w ogóle bycia tam redemptorystów. Był też w Braniewie w międzyczasie, to były te ośrodki. Oraz krótko był też w Paczkowie, gdzie był juwenat i tam pełnił funkcję spowiednika. Wszędzie, gdzie pracował, jeździł na rekolekcje. Ale to, co chyba najważniejsze jest, że wybór zakonu, zwłaszcza redemptorystów, było też związane z tym, że chciał pełnić wolę Boga i przede wszystkim dlatego, że chciał być osobą świętą. Wielokrotnie powtarza się to na jego kartach, na kartach jego autobiografii czy innych zapisków. Właśnie to pragnienie, chce być osobą świętą, chce się zbawić. Tę drogę realizował przez wypełnienie woli Bożej, ale również przez woli Bożej, przede wszystkim przez posłuszeństwo regule zakonnej przełożonym. Historia jest niesamowita. Został skierowany dzięki ojcu Januszkowi, swojemu prowincjałowi i takiemu przyjacielowi, profesorowi Lamerowi. To był konwertyta pochodzący tu z Olsztyna, z Braniewa, z północy Polski, który prowadził bardzo ascetyczne życie, był jego profesorem, mentorem i potem przyjacielem. Schweiter o nim pisze, że jak wszedł kiedyś do jego mieszkania, to mówi, że kartuzi nie powstydzili się takiego stylu życia, jakie miał, zauważył u niego. Prowincjał Janauszy kieruje go na studia do Wiednia, na Uniwersytet Wiedeński. Wybrali ten uniwersytet, bo mogli też wrocławski, ale wiedeński dlatego, że planowali był właśnie do pracy w tym jako lektor, jako wykładowca dla redemptorystów w Matrę. I co się dzieje? Po roku, miał być 3 lata, po roku przychodzi do niego przełożony i mówi, ojcze, przynosi mu dekret prowincjała, list i mówi, proszę ojca, no jestem trochę taki zaskoczony, ale ojciec prowincjał przysłał tu polecenie przeniesienia się ojca do Barda. I co czyni Schweiter? On zawsze w takich momentach akty strzeliste kieruje do Boga. Często tak bywało, że jak przychodziła wola Boża, tak to odczytywali, tak nazywano, na przykład list od generała, bo generał wtedy mianował przełożonych domów, to on szedł z tym przed Najświętszy Sakrament. Ojciec Schweiter kieruje akt strzelisty do Matki Bożej, do Ducha Świętego. Następnie idzie do swoich profesorów wiedeńskich, żegna się z nimi i na drugi dzień wyjeżdża z walizką czy torbą podróżną do Barda. I to było za każdym razem. Jego, jak przychodziła decyzja, zazwyczaj listownie, bo to był najprostszy sposób wtedy, to za każdym razem
jednoznacznie odpowiadał, że i tak, i natychmiast jakby realizował tę wolę Bożą. Tak się też chciałbym zatrzymać nad kwestią tego, skąd on to miał. Ojciec wspomniał już troszeczkę o rodzinie, że nie była zbyt zamożna, ale że mama gdzieś tam o to wychowanie religijne zadbała, ale chciałbym zapytać, co wiemy o jego rodzinie i o tym właśnie wychowaniu, bo no, zwykle tak jest, że no, powołanie nie bierze się z, mówiąc kolokwialnie, księżyca, ale to jest bardzo konkretna praca, posługa, formacja też rodziców, rodziny. Jak było w przypadku ojca Józefa? Tak, jeszcze nawiążę do tego, co ojciec powiedział w poprzednim wstępie, bo teraz sobie to przypomniałem. Rzeczywiście był on człowiekiem, który wychowany był w rodzinie katolickiej. Jego mama, tak jak powiedziałem, była człowiekiem takim pełnym energii, jak sam opisuje ją, że była krępą blondynką. Tato był z kolei bardzo łagodnym, takim delikatnym, małomównym człowiekiem, ale to, co ich szczególnie łączyło, to była taka zdrowa, powiedzielibyśmy, chłopska pobożność. W tej rodzinie codziennie modlono się, wieczorami zawsze klękali do różańca, czy siedzący, natomiast w Wielkim Poście zawsze to było na klęcząco. Niedziele, popołudnia były poświęcone na lekturę żywotów świętych lub jakichś pobożnych książek. Rodzice obydwoje czytali, to też nie było takie oczywiste. Mieli też mały księgozbiór. Muszę jeszcze powiedzieć, że ojciec Schweter w tych trudnych czasach, jakich rósł, to zahacza jeszcze o czasy Kulturkampfu, potem I wojny i II wojny światowej. I to właśnie nawiązanie do tego pierwszego wstępu ojca. Mianowicie ta wioska Moszczan, to była Łąka Prudnicka, parafia Moszczanka, to była takie ewenement na skalę całej diecezji, ponieważ nie przyjęła kapłana, którego skierowały władze państwowe. Więcej, przysłały, bo kapłana, który podpisał taką, nazwijmy to, lojalkę dzisiaj, możemy tak to nazwać, wobec władz rządowych, rządu pruskiego, a zwłaszcza Bismarcka i jego tych wszystkich ustaw związanych z Kulturkampfem. Otóż przyjechał tam taki urzędnik, który najpierw chciał przekonać kobiety, myśląc, że potem łatwiej przekona mężczyzn, żeby przyjęli tego kapłana, grożąc nawet karami, więzieniem, i pewna kobieta tam wstała i jakby zamknęła całą tę rozmowę, dyskusję, że kar się nie boją, biskup jest od tego, który ma przysyłać kapłanów, a nie żaden rząd, i absolutnie nie przyjmą. To związało się z tym, że musieli na mszę świętą udawać się albo do Prudnika, ale bardzo często udawali się na mszę świętą do pobliskiej Austrii, bo byli już blisko granicy obecnie czesko-polskiej, a wtedy to była też austriacko-pruska, i tam się udawali. I dla Schwetera od najmłodszych lat to było oczywiste, że 5, 6, 10 kilometrów czasami na wozie, ale czasami pieszo musiał pokonywać. To była ta atmosfera, w której wzrastał. Bardzo duży był szacunek do kapłanów. Siostra, w rodzinie miał też kapłana i siostrę zakonną, właśnie Elżbietankę. Widząc ich życie, świadectwo, to była ta atmosfera, w której wzrastał. Dołączywszy do tego ten wypadek ze śmiercią swojego brata, to wszystko tworzyło atmosferę, dla której chciał on zostać nie tylko świętym, ale chciał tę drogę realizować, bo rozumiał, że życie zakonne jest dla niego tą najpełniejszą drogą do świętości. Także rzeczywiście rodzina Schweterów też była rodziną bardzo pracowitą, on to odziedziczył, nie bojącą się trudu, i rodzice rzeczywiście na miarę możliwości te dzieci obarczali pewnymi obowiązkami. Oni tam naprawdę, dzisiaj słyszymy, że jest jakaś propozycja, żeby dzieci miały możliwość odpoczynku, prawda, bo nie dajemy im jakichś prac domowych. Tu absolutnie nie było mowy. Właśnie ten trud kształtował jego charakter. Był człowiekiem upartym, ale powiedzielibyśmy w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli dążącym do celów, które pragnął osiągnąć. Nie? Też rodzina żyła bardzo sprawiedliwie, to znaczy no, zawsze mamy pewne jakieś błędy, ale na przykład parobkowie, pracownicy byli zawsze z szacunkiem traktowani, zapraszani do wspólnego stołu. Mama uczyła dzieci,
była bardzo wymagająca, chociaż jak czasami przesadziła, miała tego świadomość, że może za bardzo skrzyczała te dzieci, czy nakrzyczała na nie, czy powiedzmy różne trudne warunki stawiała, to wtedy starała się jakoś wynagrodzić jakimiś słodyczami, zwłaszcza gdy wracała z Prudnika lub innych zakupów. Patrzę tak na zegarek. Za chwilkę też zaprosimy naszych widzów i słuchaczy. Ja chciałbym zapytać jeszcze ojca na koniec, przed tą drugą częścią, jak został zapamiętany? Już trochę w tych kwestii zostało powiedzianych, ale na przykład o tej siostrze zakonnej, siostrze Reginie bodajże ojciec mówił, tak, że zapamiętała go jako takiego herosa, jeżeli chodzi o kwestie duchowości. Jak został zapamiętany przez tych, którymi żył na co dzień? Bo wiemy, że no, czasem tak jest, że w rodzinie, czy nawet we wspólnocie jesteśmy bardzo blisko siebie i czasem ten ogląd nie jest do końca taki, jaki powinien być. Więc pytanie, co dzisiaj z perspektywy, bo już no, licząc szybciutko, 70 lat od śmierci mija ojca Józefa, więc jakiego dzisiaj go widzimy i skąd to też wiemy, bo myślę, że to też jest ważne, te źródła. Może zacznę od takiej anegdoty, jak kiedyś wyraził się kardynał Bertram, z którym był w bardzo dobrych relacjach zażyłych. Właśnie to dzięki tej relacji powstała nasza wspólnota we Wrocławiu. Zresztą ciekawa rzecz, bo jak powiedziałem, ojciec Józef wydał w tych czasach, w których mógł wydawać ponad 20 książek i musiał otrzymywać oczywiście imprimatur czy nihil obstat od biskupa wrocławskiego i któregoś razu kardynał Bertram spotyka go na korytarzu kurii wrocławskiej, pyta się w jakim celu przyszedł, mówi, że idzie do kanclerza, żeby złożyć tam właśnie książkę o recenzję. On mówi, proszę powiedzieć księdzu kanclerzowi, że ojciec nie musi żadnych otrzymywać recenzji. Wszystko akceptuje, co ojciec napisze. To pokazuje też zażyłość, ale też wielkie zaufanie do ojca Schweitera. Natomiast tenże kardynał scharakteryzował przesympatycznie ojca Józefa. Powiedział o nim, że ojciec Józef to jest taka dobra kawa z mlekiem, czasami lekko przesłodzona. No, on był takim człowiekiem bardzo dobrym, bardzo delikatnym. Proszę sobie wyobrazić, że jak był w wspólnocie wiedeńskiej, na Hernalsie tam pracował, no i były te kapituły przewinień, które kiedyś funkcjonowały w naszym zgromadzeniu. No i na którejś z kapituł, czyli oskarżali się współbracia przed przełożonym, że przewinili przeciwko regule tu czy tam. Ważne, dodamy, że każdy sam siebie oskarżał. Tak. Nie było tak, że oczywiście każdy sam siebie. Tak. Jedynym wyjątkiem był tak zwany admonitor, którego nominował zazwyczaj generał do danej wspólnoty, który miał prawo oskarżyć przełożonego. I gdy przekroczył regułę oczywiście. No i któregoś wieczoru w czasie tej kapituły przewinień ojciec Józef powiedział, że się oskarża z braku miłości braterskiej i wtedy wspólnota wybuchnęła spontanicznym śmiechem, a rektor nie miał nic więcej do zrobienia, jak powiedział, że kończy kapitułę i życzy wszystkim spokojnego wieczoru. Wśród tych ludzi, którzy znali osobiście, czy wspominali ojca Józefa, to rzeczywiście pozostała to postać wręcz heroiczna, wielkiego człowieka, bardzo oddanego Bogu, człowieka, który przede wszystkim stawiał na Pana Boga i troskę o zbawienie dusz, a zarazem o swoją świętość. Ta troska wyrażała się, na przykład siostry zakonne wspominały go bardzo dobrze, ale proszę sobie wyobrazić, jest 45 rok. Kto zna Bardo, to wie, że ono leży nad rzeką Nysą Kłodzką. Są tam w tej chwili trzy mosty. Niemcy w czasie ucieczki w 45 roku wysadzili te mosty. Wtedy były dwa, wysadzili dwa mosty, kolejowy i drogowy. A ojciec Schweiter obiecał pewnej wspólnocie w parafii, która nazywa się Ponikwa w okolicach, no dzisiaj tam jest miejscowość, nie wiem czy jest parafia, ale wtedy była to parafia, koło Bystrzycy Kłodzkiej, to jest jakieś 40 parę kilometrów od Barda, że przyjdzie tam na Triduum, ponieważ nie mógł dojechać, poszedł pieszo. Było niesamowite, nie patrząc na to, że może coś mu grozić, bo wiadomo, czasy końca wojny, przeszedł przez Nysę i poszedł pieszo, żeby i głosił te rekolekcje, potem wrócił pieszo. To pokazuje jakąś taką jego wielką determinację. Zresztą wielokrotnie, na przykład jak głosił misję w pobliskich Barda miejscowościach, gdzie były zamiecie śnieżne, zawieje, i kiedyś jeden z proboszczów takiej parafii Budzów, tam koło właśnie Barda, wspomina, że
był zaskoczony, bo nagle misjonarz zniknął. Nie? Okazało się, że on parę godzin poświęcił na odwiedzanie chorych, chodząc po kolana w śniegu i ten mu powiedział, proszę ojca, no ale to jest za ciężkie, no to jest za zimno, za dużo śniegu. On powiedział, nie wyobraża sobie misji, żeby nie odwiedzić chorych. Niesamowita gorliwość i tak myślę, że został zapamiętany. Na przykład, tak jak wspomniałem, że siostry, starsze siostry, zwłaszcza Elżbietanek, ksiądz Maryi Niepokalanej, gdy przyjeżdżają do Barda, to udają się do jego grobu. Bardzo często stają, modlą się, proszą go o wstawiennictwo, bo są przekonane, że była to osoba święta. Dziękuję bardzo. Zapraszamy zatem do telefonowania, do rozmowy. Naszym gościem jest ojciec dr Mirosław Grakowicz, historyk, kustosz sanktuarium naszego tutaj toruńskiego, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ale wcześniej wieloletni kustosz barcki, tam gdzie posługiwał ojciec Józef Schweiter, o którym dzisiaj mówimy na podstawie też książki Życie i działalność ojca Józefa Schweitera. Telefony wyświetlają się już na ekranach. Dla słuchaczy przypomnę, telefonujemy do studia telewizji Trwam 56. 657-0011 Polska Północna, Polska Południowa 657-0012. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie 536-600-300 i druga końcówka 400 i dwa numery telefonów dla słuchaczy i widzów spoza granic Polski 657-0013 i 657-0014. Ojciec jest tak dobry, że przyniósł więcej z tych książek, dlatego dla telefonujących taka książka do wzięcia, więc myślę, że warto zatelefonować i podzielić się refleksją. Mamy już pierwszy telefon. Bardzo prosimy, Telewizja Trwami, Radio Maryja, halo? Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Z Wrocławia. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Mirosława. Pani Mario. Cieszę się bardzo, że mogłam usłyszeć tyle pięknych rzeczy od takiej barwnej postaci, w taki piękny sposób powiedzianej. No, szczególnie mi to jest bliskie, dlatego że bardzo często wyjeżdżam na rekolekcje ze wspólnotą w misji właśnie do Barda. Stąd ta postać jakaś jest bardzo mi bliska mojemu sercu. Ale mam takie pytanie do ojca Mirosława, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Proszę ojca, proszę mi powiedzieć, jeżeli by ojciec w tej chwili zwrócił się do młodzieży, do osób starszych, jakie najważniejsze takie przesłanie ojciec Schweiter mógłby, przemawiałoby do serca? Co by można było z tej postaci tak nam przybliżyć, żebyśmy go mogli też w pewien sposób naśladować, a równocześnie co byłoby dla nas takim przykładem na dobre chrześcijańskie życie? Co by mógł ojciec właśnie z tej postaci wydobyć teraz dla nas w tej sytuacji, w której żyjemy? Przecież ojciec Schweiter też żył w bardzo ciężkich, przełomowych czasach, trudnych. Więc proszę o takie właśnie przesłanie, które by płynęło właśnie z tej postaci. Dziękujemy Pani Mariolu. Tak, bardzo dziękuję Pani Mariolo za pozdrowienia, które otrzymałem. Teraz dziękuję za też to pytanie. Ja bym tu się odwołał do tych dwóch rzeczy, myśli, cytatów. Pierwszy to jest właśnie to, co zacytowałem z Alexisa Carrela, czyli ta gotowość na wypełnienie woli Bożej. Uważam, że to jest absolutnie taki fundament, zresztą święty Alfons wielokrotnie o tym pisał. A drugi, tu się posłużę cytatem z książki, a mianowicie, gdy ukończył 70 lat, to też, tak nawiązując jeszcze do pytania ojca, on otrzymywał za każdym razem przy swoich urodzinach, rocznicach święceń czy życia zakonnego, otrzymywał mnóstwo gratulacji. I ojciec Schweiter, gdy dziękował ludziom, zapisał taką myśl, że w związku z tym jubileuszem urodzin mówi tak: moją odpowiedzią na wszelkie gratulacje była prośba skierowana w modlitwie do Boga. O Boże, pozwól mi za wstawiennictwem mojej
niebieskiej Matki Maryi, wszystkich aniołów i świętych, stać się świętym i umrzeć świętym. Pozwolę sobie zacytować, bo wydaje mi się, że to jest właśnie to przesłanie, które chciałbym skierować do każdego człowieka, każdego, kto nas słucha, kto może sięgnie po tę książkę, do nas redemptorystów, czy sióstr redemptorystek, czy wszystkich osób, żebyśmy nie bali się tego pragnienia bycia świętym pomimo całej naszej ułomności. Zanim kolejny telefon, bo już słyszę, że dzwonią kolejne telefony, to pragnienie świętości, to no pewnie w wielu zgromadzeniach, ja patrzę przez pryzmat naszego oczywiście, ale i święty Alfons, i święty Klemens, święty Gerard tak bardzo spektakularnie też w idea, by zostać świętym, więc chyba nie ma takich czasów, w których byłoby to jakoś niemożliwe. I nieaktualne, tak, dokładnie, bo do tego jesteśmy powołani. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że czy chcemy zwrócić uwagę o tym, o czym dobrze wiemy. Jezus mówi błogosławieni, czyli szczęśliwi, którzy prawda, podążają tą drogą, którą On pragnie, a szczęście osiągniemy w pełni życia z Nim. Bo na czym polega świętość? Właśnie dokładnie na tym, żeby być w pełnej komunii w niebie z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo i odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Zbigniew z Gliwic. Pozdrawiamy serdecznie ojców w studio wraz z moją żoną. Może zacznę od tego, że jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami książki ojca Mirosława o tej już nie wyślę. Niezwykłej osobie. Tak? Czy jestem słyszany? Halo? Tak, jest. Bardzo dobrze słychać, panie Zbigniew. Dziękuję. Jako mieszkańcy Gliwic, no może zacznijmy właśnie od tego, bo tak się złożyło, że niedawno obchodziliśmy stulecie pobytu redemptorystów w Gliwicach. A właśnie to by taki tylko był małe przypomnienie tego, a właśnie ojciec Szweter był jednym z trzech pierwszych ojców redemptorystów, którzy przybyli do Gliwic w 1921 roku. Sam ojciec Józef przebywał tu 3 lata, potem jeszcze rok na początku lat 30. ubiegłego wieku. Pisze zresztą o tym ojciec w swojej książce bardzo dokładnie, tam kilkanaście stron poświęconych temu okresowi życia ojca Szwetera i tam jest po prostu powódź dosłownie różnych faktów, zdarzeń. Tam naprawdę można się zatopić i być ogromnie zdziwionym tym, czego ojciec Szweter w tym czasie w naszym mieście dokonał. Ale ja chciałbym tutaj, mówiąc o właśnie naszym mieście, zwrócić na jeden bardzo maleńki szczegół. Dosłownie jedno zdanie zamieszczone w książce, które dotyczy pana Ernsta Ronera. To był ówczesny właściciel jednej z gliwickich fabryk, który bardzo pomagał redemptorystom w odbudowaniu, bo klasztor bardzo był zniszczony, kościół Świętego Krzyża przy klasztorze też po I wojnie światowej i po powstaniu śląskim. Także było dla tej garstki pierwszych redemptorystów tutaj naprawdę trudno. Pan Ronner wspierał ich nie tylko finansowo, ale także brał udział w tworzeniu się tej pierwszej wspólnoty wokół Kościoła Świętego Krzyża, który oczywiście dzisiaj jest i redemptoryści w nim działają. Taka mała ciekawostka. Okazało się, że pan Ronner pochodził z Moszczanki, tej wspomnianej tutaj rodzinnej parafii ojca Szwetera. Dziś natomiast w Kościele Świętego Krzyża można zobaczyć 2 witraże w prezbiterium kościoła. Otóż jest tam taka mała notka w rogach tych witraży. Jeden jest ufundowany przez właśnie pana Ernsta Ronera, a drugi przez panią Franciszkę Roner, pewnie żonę pana Ernesta. Tu jeszcze ojciec Mirosław w książce wspomina o takich skromnych pracownicach owej fabryki, które były penitentkami ojca Szwetera, a które no, bezinteresownie dbały o czystość, o wysłuch kościoła. Kilka z nich zresztą potem wybrało powołanie do życia zakonnego. Ja wspominam to nie ze względu na to, że oczywiście jestem gliwiczaninem i kocham swoje miasto, ale mówię to dlatego, żeby podkreślić, że ten drobny fragment zaangażowania ojca Szwetera bardzo precyzyjnie go charakteryzuje. I mam taką może prośbę do ojca Mirosława o komentarz do pewnej refleksji, która ciągle mi przychodzi do głowy, gdy sięgam po książkę ojca. Znajduje bowiem u ojca Szwetera ogromne podobieństwo do wielkiego świętego zgromadzenia redemptorystów, mianowicie Klemensa Hofbauera. Otóż zdumiewa u nich ta
łatwość budowania relacji z tak zwanymi możnymi tego świata, ale też z ludźmi opuszczonymi gdzieś w marginesie społeczeństwa. I może jeszcze jedno, jakby wyobrazić sobie, że oni żyją dziś współcześnie, to zapewne mieliby obywatelstwo i niemieckie, i polskie, i czeskie, bo wśród tych nacji się poruszali doskonale, zresztą radząc sobie z różnicami kulturowymi i również językowymi. Także o ten komentarz do owej refleksji proszę. Mam jeszcze jedno pytanie, krótkie. Nie wiem, czy nie dominuje anteny, czy mogę jeszcze jedno pytanie zadać? Jeżeli krótkie, bardzo prosimy. Tak, krótkie oczywiście. To właśnie pytanie do obu ojców, może nawet do wszystkich ojców redemptorystów, bo oczywiście ojciec Szweter bez wątpienia jest postacią fascynującą. I nie tylko osoby konsekrowane, ale również fascynującą nas świeckich. I ogromnie ciekawe jest, jak dla nas świeckich, jak współczesny redemptorysta postrzega tę postać. Bo tak myślę, że chociaż świat zmienił się niewiarygodnie przez ostatnie 100 lat, to jednak charyzmat zgromadzenia jest wciąż ten sam od czasu świętego Alfonsa. Czy ojciec Szweter może być dziś wzorem, może inspiracją? Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Dziękujemy. W tym pięknym programie. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże. Pozdrawiamy Państwa Zbigniewie Śląskim. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję panu Zbyszkowi, jego małżonce również, za te pytania, które zostały postawione. Ja może tylko dodam, że jak ojciec Szweter był w Gliwicach, przeżywał 25-lecie swojego kapłaństwa. W związku z tym też potem udał się do Barda, niespodziewanie otrzymał honorowe obywatelstwo Barda. To też nawiązując do tego, jak go ludzie postrzegali. Natomiast w Gliwicach, gdy przyjmował życzenia właśnie z okazji 25-lecia, pewna mała dziewczynka zwróciła się do niego z życzeniami i powiedziała na końcu, to chyba jakieś takie prorocze, ale też bardzo piękne, mianowicie ojciec Szweter cały jest księdzem. Bardzo piękne określenie, czyli pokazujące. Rzeczywiście bardzo trafnie pan, panie Zbigniewie, zwrócił uwagę na to, że ojciec Szweter jako Niemiec, chociaż on też się utożsamiał jakby ze Śląskiem, ale był bardzo otwarty i na Czechów, i na Polaków. Zresztą uczył się tych języków, i pracował z ludźmi dokładnie od najuboższych po najbardziej bogatych. Dla niego nie było znaczenia, czy rozmawia z hrabiami, a miał często kontakt z nimi, z tym, że ten kontakt był też bardzo taki pragmatyczny, ponieważ poszukiwał często w ich archiwach różnych materiałów, robił tam kwerendy, a z drugiej strony podkreślał w tych czasach, gdzie chrześcijaństwo katolickie było wtedy tak naprawdę w diasporach, w różnych diasporach, do których przyjeżdżał, otoczone protestantyzmem, i w związku z tym podkreślał za każdym razem, gdy miał jakiegoś hrabiego czy hrabinę, która była katolikiem i pięknie postępowała. Natomiast również wśród ludzi najprostszych, najuboższych, gdy był kapłanem diecezjalnym w Żaganiu, zawsze cieszył się z rozmowy z ogrodnikiem, z jakąś panią, która sprzedawała, czy cieszył się tym, że oni się modlą, że oni posługują. Szweter rzeczywiście w tych, tak jak święty Klemens, i tutaj uważam, że też jego wielką rolą było to, że w Gliwicach, jak przyszedł do Gliwic, postanowili na wzór świętego Klemensa utworzyć tak zwaną misję nieustanną w klasztorze gliwickim. Tam było, można zawsze się wyspowiadać, byli księża do dyspozycji, do rozmowy, tam były sprawowane nabożeństwa, zawsze z takim uroczystym charakterem. To niewątpliwie święty Klemens był dla niego naprawdę wzorem, jak Alfons i jak wielu innych świętych, zwłaszcza śląskich. Oto pytanie do redemptorystów skierowane. Ja może tak, ja odpowiem. Bardzo dziękuję za to pytanie. Mam nadzieję, że uda się bardziej jeszcze rozpropagować postać ojca Józefa, bo jest naprawdę mało znany. Ja w zasadzie przed przyjściem do Barda może raz, drugi słyszałem. Powstała taka książka mała ojca naszego współbrata, ojca Mirosława Lipowicza, też o właśnie apostoł mało znany, to pokazuje. I dzisiaj dlatego dziękuję tu Radio Maryja Telewizji Trwam, że możemy trochę o ojcu Szweterze powiedzieć, że ta książka, mam nadzieję, przyczyni się do rozpowszechnienia tego, kim był, jak żył charyzmatem. Powiem tak, jeden ze współbraci
będący w Toruniu przejazdem, dałem mu książkę, on potem przysyła mi SMS-a, mówi: słuchaj, dziękuję ci, postanawiam się nawracać, czytając tę książkę. Bardzo mnie to ucieszyło, czy stać się gorliwszy. Dziękuję bardzo. Prosimy bardzo, halo. Szczęść Boże, Tomasz z Wrocławia z tej strony. Może panie Piotrze, tak? Tomek. Pan Tomasz, tak? Dokładnie. Słuchamy, panie Tomaszu, jesteśmy już. Tak sobie słucham z zaciekawieniem ojca Mirosława i tego, co mówi. Próbuję sobie to wszystko ułożyć jakby w głowie, w myślach. Ponad 20 wydanych książek, ponad 50 maszynopisów przygotowanych książek, niezliczone artykuły, ponad prawie 1000 prac apostolskich, czyli misje, rekolekcje, dni skupienia, kazania, konferencje, w międzyczasie jeszcze doktorat, opanowanie łaciny, greki, hebrajskiego i tak dalej. Moje pytanie jest takie bardzo banalne. Jakim cudem Szweter znalazł na to wszystko czas? Jaka była jego metoda zarządzania czasem? I czy jego doba była dłuższa? Alfonsowa, nie tracić ani chwili czasu. Może taki ślub też złożył, czy nie złożył. Dokładnie. Panie Tomaszu, to wszystko? Tak, tak. Dobrze, super. Dziękujemy serdecznie ojcu Mirosławie. Proszę. Bardzo dziękuję. Ojciec Grzegorz tu przed chwilą powiedział, Alfonsowa zasada i przysięga, którą złożył, żeby nie tracić ani chwili czasu. I rzeczywiście, ja tylko tu powiem, że 52 książki, 25 artykułów, 25 wydanych, 52 pozostawione w maszynopisach. Mhm. I rzeczywiście był bardzo pracowitym człowiekiem. Do tego stopnia, że współbracia mieszkający w celi zakonnej obok niego najpierw narzekali, że, bo on nigdy nie robił tak zwanej siesty, co było jakby tradycją naszego zgromadzenia, które wyrosło w środowisku neapolitańskim, włoskim, gdzie siesty są święte, w cudzysłowie oczywiście. Ojciec Szweter tego nie robi, on cały czas pracował i mówiono, że denerwuje ich, czy nie mogą odpocząć, ponieważ skrzypi pióro, którym pisał. Następnie podarowano mu maszynę do pisania Erikę i też potem takie żarty szły, że ojciec Szweter nieustannie bije, to po niemiecku lepiej brzmi, bije Erikę, czyli pisze na maszynie i też przeszkadza. Także rzeczywiście był bardzo pracowitym człowiekiem. Jestem przekonany i tak myślałem już nawet, żeby osobny artykuł napisać właśnie o ojcu Szweterze, który naśladuje świętego Alfonsa również przez złożenie takiego ślubu. Ja pisząc doktorat, gdzieś mi umknęło to w pewnym momencie, chociaż miałem w fiszce zaznaczone, że muszę to poruszyć, zwłaszcza, że to była też taki dobry przyczynek do tej rozprawy, bo ja chciałem ukazać ojca Szwetera, który jest pod wpływem świętych różnych ludzi, których też spotkał. Jest taka myśl, ona nie była wprost wyrażona, ale znalazłem taką myśl, gdzie on pisze o tym, że nie chce tracić ani chwili czasu, że całe swoje życie chce poświęcić na służbę Bogu i bliźniemu. I rzeczywiście jest poruszające to, gdy ojciec Szweter na przykład gdy spowiadał, o 11:30 prosi ludzi, że przyjdzie na drugi dzień już o 4:00 rano czy o 5:00 do konfesjonału, ale teraz musi pójść, bo musi dokończyć brewiarz, prawda, modlitwę brewiarzową. Nawet bywało tak, że on nie miał czasu coś zjeść, nie? Chociaż dożył pięknego wieku, bo 80 lat, ale był bardzo też schorowany pod koniec życia. Faktycznie robi wrażenie jego pracowitość i to, co jest też chyba ważne, on jakby nigdy nie szukał siebie. Zawsze stawiał siebie jakby trochę z boku, najchętniej by znikał, robił dzieło i potem zniknął, żeby zwłaszcza nikt mu nie dziękował. Dziękuję panie Tomku i pozdrawiam serdecznie Wrocław. Pozdrawiamy i odbieramy kolejny telefon. Słuchamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Siostra Małgorzata ze Zgromadzenia Sióstr Marii Niepokalanej. Prosimy bardzo, siostro. Ojcze i Grzegorzu, i ojcze Mirosławie, bardzo dziękuję za audycję, za ten program dedykowany ojcu Józefowi Szweterowi. Z ogromnym wzruszeniem przysłuchuję się rozmowie i cieszę się, że mogę wziąć w niej w pewien sposób udział. Ponieważ nasze zgromadzenie, moje zgromadzenie wiele zawdzięcza właśnie ojcu Szweterowi. To, że znajomość swoich korzeni, bo przecież także naszą historię spisał
podarował siostrom też spisane przez siebie rekolekcje, które dla sióstr głosił. Ale przede wszystkim jesteśmy wdzięczne też za to, że odkrył służebnicę Bożą siostrę Marię Dulcissimę Hoffmann. Ja na co dzień zajmuję się popularyzacją właśnie siostry Dulcissimy i odpowiem na pytanie ojca Grzegorza, w jaki sposób siostra Dulcissima zapamiętała właśnie ojca Józefa. Ona o nim mówi, że był gorliwym kapłanem, spowiednikiem, który mówił kazania proste, krótkie i treściwe, trafiające do jej serca i sumienia, a imponował jej właśnie swoją pracowitością i rozmodleniem. Pochylony, jak zmęczony, o pogodnej twarzy, uśmiechnięty, dzielił się z nią tym, czym żył, nadzieją na lepsze jutro. Dzięki ojcu Sweterowi mamy spisaną biografię siostry Dulcissimy. Na prośbę ówczesnej przełożonej generalnej ta biografia powstała. Jest to tak naprawdę pierwsze i najważniejsze opracowanie mistycznej drogi naszej siostry. Bo przecież ojciec był świadkiem jej życia. On prowadził dla niej rekolekcje w nowicjacie, kiedy była w Nysie. Także dzisiaj właściwie ta cała wdzięczność całego zgromadzenia płynie na wasze ręce, ojcowie, dziękując za dar ojca Józefa i za tą jego posługę także wobec naszego zgromadzenia, też naszej siostry. Mógł zapłać. Siostra gdzie posługuje? W Raciborskim Brzeziu. Siostra Dulcissima tam żyła ostatnie swoje 3 lata. Zmarła mając 26 lat. Zmarła w opinii świętości. Była tam tylko 3 lata. Proces beatyfikacyjny trwa obecnie na etapie rzymskim. Cuda dzieją się w zasadzie cały czas. Jest bardzo aktywną duchowo siostrą, która pomaga także kapłanom. Pięknie. Bóg zapłać, siostro. Bardzo dziękujemy za to świadectwo i to wspomnienie również. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję siostrze też za przypomnienie nam o tej postaci siostry Dulcissimy, bo rzeczywiście ojciec był jej kierownikiem duchowym. Także gdy zgromadzenie po jej śmierci zwróciło się do niego z prośbą o to, żeby napisał jej biografię, to on pisał tę biografię zatytułowaną Oblubienica Krzyża, ale ukazywał ją porównując do świętej Teresy z Lizie, pokazując taką duchowość dziecka. Ja, gdy odwiedziłem Brzezie, tam pozdrawiam też siostry z Brzezia, pozostałe, przełożoną, siostrę Małgorzatę i inne, to byłem pod ogromnym wrażeniem tego kultu, który w ciągu półgodzinnego pobytu dało się odczuć, bo napotkaliśmy na cmentarzu, gdzie pierwotnie była pochowana, bo w tej chwili jej ciało jest przeniesione do grobowca przed kościołem, ludzi. Ja byłem tym zdumiony, że znalazłem tam w tym grobie, w tej ziemi, zanurzoną łyżeczkę od herbaty i siostra Małgorzata tłumaczyła mi, że to jest po to, że ludzie biorą ziemię z grobu, bo jako nosząc przy sobie, modląc się do siostry Dulcissimy, wypraszają różnego typu łaski od Pana Boga. Także rzeczywiście no to pokazuje też i duchowość ojca Schwetera, ale też pokazuje, jak bardzo był wrażliwy na osobiste spotkanie innych ludzi, zwłaszcza sióstr zakonnych z Panem Bogiem. Jeszcze tylko dodam, już w kontekście w ogóle sióstr zakonnych, to raz tylko prowadził rekolekcję dla sióstr redemptorystek. To też ciekawe i raz tylko dla redemptorystów. Nie wiem, czy to jest Nemo Prophetas i Patria Sua ma do zastosowanie. Natomiast jak pisze o tym pobycie w Wiedniu redemptorystek, o tych rekolekcjach, to pisze o tym z takim zachwytem, wręcz doświadczeniem mistycznym. Także wrażliwość jego na takie właśnie mistyczne wydarzenia, na piękno duszy i relacji z Panem Bogiem, tak jak u siostry Dulcissimy, była niesamowita. A siostry gdzie wtedy były, redemptorystki? To w różnych klasztorach, ale on głosił dla nich w Wiedniu akurat wtedy, został poproszony. W Polsce jeszcze nie było. Nie, w Polsce nie. W Polsce są dużo później przybyły. Jest autora tylko. Mamy jeszcze chwilkę czasu i telefon kolejny. Bardzo prosimy. Halo? Halo? Proszę bardzo. Szczęść Boże, cześć. Ojcze Grzegorzu. Witam serdecznie i pozdrawiam ojca Mirosława. Cieszę się, że mogę zabrać głos w Radio Maryja, którego jestem słuchaczką. Mam na imię Anna, dzwonię z Kobierzyc koło Wrocławia. Prosimy bardzo, pani Anno, witamy.
Z wielkim zainteresowaniem przysłuchuję się dzisiejszej audycji, ponieważ w niedzielę wróciłam z rekolekcji naszej wspólnoty z misji w Bardzie. Były to też patriotyczne rekolekcje, gdzie po apelu jasnogórskim był apel patriotyczny za ojczyznę. Był to piękny, no święty czas. Dużą grupą udaliśmy się na dróżki różańcowe, idąc wzdłuż dróżek, no, posługiwaliśmy się rozważaniami też księdza kardynała Augusta Chlonda, który żył i działał, jak odkryłam dzisiaj, w tym samym czasie, co ojciec Józef Schweiter. Obaj kapłani byli i działali w bardzo trudnych i ciężkich czasach dla Polski. Moje pytanie do ojca Mirosława jest krótkie. Chciałabym się dowiedzieć, czy w Bardzie pozostały jakieś widzialne pamiątki, może budowle, które powstały dzięki staraniom czcigodnego sługi Bożego ojca Józefa Schweitera? Jakie są znaki obecności ojca Józefa w Bardzie? Dziękuję. Dziękuję pani Anno. Bardzo dziękuję pani Aniu za ten telefon, za pozdrowienia i za pytanie. No, zacznijmy od tego, bo prawdopodobnie, jeżeli wspólnota w misji, to rekolekcje odbywały się w klasztorze Sióstr Maryi Niepokalanej. Mhm. I zresztą ja miałem okazję też tę wspólnotę tam poznać i parokrotnie na rekolekcjach być i dlatego się cieszę, że są stamtąd telefony. Otóż muszę powiedzieć tak, że właśnie ten dom powstał z inicjatywy ojca Józefa Schweitera. Mamy takie zdjęcie w książce, jak on tam święci kamień węgielny pod budowę, a to było związane z tym, że Schweiter chciał sam założyć, kupiono ziemię właśnie w tym miejscu, gdzie jest klasztor Sióstr Marianek w Bardzie Śląskim. Chciał założyć tam klasztor, żeby prowadzić rekolekcje. Ówczesny landgraf, czyli taki powiedzielibyśmy starosta ząbkowicki, któremu podlegało Bardo, napisał ostry sprzeciw do rządu pruskiego do Berlina, między innymi tłumacząc, że będą tam uprawione zabobony katolickie. Było dosłowne takie tłumaczenie i że w ogóle to jest niepotrzebne. I rzeczywiście władze odmówiły. I wtedy ojciec Schweiter namawiał różne siostry. Udało się siostry Maryi Niepokalanej, z którymi był bardzo silnie związany, tak jak słyszeliśmy to od siostry Małgorzaty. I ojciec Józef, ten, jak siostry postanowiły, a miały bardzo dużo powołań, on się też bardzo cieszył, gdy do tych zakonów, czy wspólnot zakonnych, sióstr zakonnych niemieckich, bo one powstały w Nysie, czy Marianki we Wrocławiu, to myślałem o Wnysie Elżbietankach, gdy wstępowały Polki, a było ich coraz więcej. I wtedy zaproponował, żeby tam utworzyć taki dom, który będzie domem nowicjatu, domem rekolekcyjnym. I od razu proponował siostrom, żeby to był duży dom, bo ten dom rzeczywiście w Bardzie bardzo dominuje jako budowla nad całym miastem, ponieważ miał tam zamyśle prowadzenie rekolekcji. Siostry wybudowały ten dom. Niestety został on natychmiast zarekwirowany przez władze hitlerowskie. Tam powstała taka szkoła Hitlerjugendschule. Potem po wojnie otrzymały z powrotem, ponownie został zabrany, dopiero w latach 70. oddany. A więc to jest jakby to jedno szczególne miejsce. Podobnie z klasztorem sióstr, już byłym klasztorem sióstr Urszulanek po przeciwnej stronie góry. To dzieło ojca Schweitera, że namówił nawet rodzinę do tego, żeby sprzedała ziemię pod budowę tego klasztoru i sprowadził Urszulanki. Takimi, pani Ania wspomniała, że modlili się na różańcu, idąc wśród dróżek różańcowych. Ojciec Schweiter kontynuował dzieło naszego redemptorysty, ojca Franciszka Franca, który zaczął tam budować kapliczki różańcowe. Ojciec Schweiter wybudował co najmniej 4 kaplice, które poświęcił między innymi narodzenia. Najskromniejszą kaplicę poświęconą świętemu Alfonsowi, która rozpoczyna drogę różańcową, kaplic różańcowych, ufundował ostatnią. Zależało mu na tym, żeby ona była taką zachętą i to ufundował w czasach bardzo, czy ufundował, może nie ufundował, ale zrealizował w czasach dość trudnych. Także tych oczywiście jest przede wszystkim też jego grób. Już dzisiaj, kiedyś był to grób osobny, w tej chwili redemptoryści od lat mamy już grobowiec tam, ale są tam osobno złożone jego szczątki. Można by powiedzieć, jest też takie miejsce związane, ale też nie wszyscy wiedzą. Mam nadzieję, że ta książka też wiele wyjaśni. Klasztor Sióstr Serca Bożego Jezusa. On jest tak troszeczkę na uboczu, na ulicy Krakowskiej i ma tak ciekawe, zbudowany jest, że wchodzi w górę porośniętą lasem, w górę Bardzką.
I z kaplicy sióstr można wejść osobnym wyjściem bezpośrednio do lasu. Ojciec Schweter opiekował się pracownikami przymusowymi, Polakami, Francuzami, Belgami. Znał dobrze francuski, nawet książki tłumaczył z francuskiego. I w konspiracji organizował u sióstr nabożeństwa dla tych ludzi, a w współpracy z byłym nauczycielem szkoły, kierownikiem szkoły w Dębowinie czy z Przyłęku, tam takim pewnym panem oraz rodziną, która prowadziła niedaleko sióstr karczmę, organizował potajemne nabożeństwa dla tych obcokrajowców, przymusowych pracowników, a następnie z tymi ludźmi zapraszał ich na wieczerze. A więc są takie miejsca, które... No i oczywiście klasztor redemptorystów, sanktuarium, figurka Matki Bożej na końcu mówi, ale to była dla Schwetera największa, powiedzielibyśmy, radość po spowiadaniu pielgrzymów móc podać im do ucałowania figurkę. Także Pani Aniu, dziękuję za to pytanie. Moglibyśmy mnóstwo wymieniać takich momentów, w których ojciec Schweter jest obecny. Ja tylko na końcu dodam, że najchętniej przez te lata pobytu w Bardzie spowiadał w konfesjonale, który znajduje się pod chórem, patrząc od ołtarza po lewej stronie, przy kaplicy Ciemnicy. I tam dzisiaj jest umieszczone zdjęcie ojca Schwetera, mówiące, że on najczęściej w tym konfesjonale zasiadał. Musimy skończyć, ojcze, bo czas nieubłaganie nam o tym przypomina. Bardzo dziękuję, bo takie rozmowy są zawsze niezwykle ubogacające, bo pokazują konkretną postać, która żyła nie tak dawno temu. Dziękuję za poświęcony też czas, ojcze, za książkę, która została wydana też przez wydawnictwo Homo Dei. Życie i działalność ojca Józefa Schweitera. Mamy nadzieję, że ona przyczyni się do tego, by i o Kościele katolickim na ziemiach odzyskanych poczytać, ale też o samym ojcu Józefie i o redemptorystach, ich posłudze wtedy, no i w kontekście dzisiejszych czasów, o które też pytali nasi słuchacze. Bardzo dziękuję, ojcze, i życzę wszystkiego dobrego. Ojcze Grzegorzu, ojcu i wszystkim, którzy słuchali nas, oglądali, którzy włączyli się to poprzez telefony, też bardzo dziękuję. Ja się ogromnie cieszę, że możemy o ojcu Schweterze mówić, ponieważ uważam, że jest to postać zasługująca na to, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Ojciec na początku naszej rozmowy przywołał fragment recenzji księdza profesora Leca. Natomiast ja chciałbym jeszcze też nawiązać do fragmentu recenzji księdza biskupa Ignacego Deca, który napisał właśnie o tym, że na te czasy jest to postać, która pokazuje nam bardzo sposób pozytywny człowieka oddanego całkowicie Bogu. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Ojciec Mirosław Grakowicz, związany z Bardem przez wiele lat, dziś kustosz w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu na Bielanach. Bardzo dziękujemy, ojcu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również wszystkim widzom i słuchaczom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Thank you.